Kto mi powie, jak to działa, że ukryte w głębi ciała są niezwykle czułe zmysły? Macie już jakieś pomysły? Jeśli nie, to wam pomogę przejść przez całą długą drogę, aby poznać w pełnej krasie to, co wytłumaczyć da się. Żeby niełatwe teorie móc poubierać w historię. Bo wystarczy chcieć spróbować własny świat zinterpretować. Otóż wszystko, co czujecie i na temat życia wiecie, bez wykrętów i domysłów, jest zasługą naszych zmysłów. Z miejsca w naszej opowieści znajdziecie, co się nie mieści w żadnej głowie, ni umyśle. Wytłumaczymy to ściśle. Więc zaczniemy w tym rozdziale budzić zmysły, co ospale będą się kolejno zjawiać. Wam będziemy to przedstawiać. Czy gotowi już jesteście? Zatem wystartujmy wreszcie! Było cicho i spokojnie, gdy w tę nudną monotonię coś zburzyło, zaszurało, łaskotliwie podrapało, pogiglało i szurnęło. Potem muskać w nos zaczęło, jeło szarpać. Lekko gładzić, macać, trącać, słowem wadzić. Co tak łechtać zwin nie umie? Kto dotknięty był, zrozumie. Już dowodów jest bez liku, że to właśnie zmysł dotyku. W pełnej swej okazałości prężyć zaczął swe szorstkości. Zanim w pełni się obudził, delikatnym tknięciem łudził. Nagle go zaczęło nosić, musiał smagać i tarmosić. Gdzieś znienacka się pojawiał, pryskał, znikał, w końcu nawiał. Plotkowano, że czasami skrywa się za przedmiotami. Żeby nie czuł się dotknięty, wątek będzie ten zamknięty. Niech się przeto jasnym stanie, gdzie ma dotyk używania. Za włosami. Za uszami. Gdzieś na szyi. Pod pachami. Na odkrytej stopie zwłaszcza dorwie was dotyku paszcza. Jeśli jest niespodziewany, wprawić może w lęku stany. Albo sprawić, że na ręce mogą włosy wstać na prędce. Tam, gdzie tylko sięgnąć zdołasz, do istnienia świat powołasz, który dotyk tworzy w jaźni, czerpiąc obraz z wyobraźni. Próżno się na niego gniewać, wszystko w kształty musi zmieniać. Przez tą swoją czułość całą frajdę sprawia doskonałą. Dotyk różne zna faktury. Gładkie, śliskie politury, ostre, szorstkie, rwące, tnące. Chwytne, tępe, forujące. Zna obślizgłe galarety, które wstrętne są niestety. Straszy wszystkich dotknięciami much i pająków nogami. Mnóstwo odczuć tworzy jeszcze, gdy je poznasz. Tu masz dreszcze? Lecz najbardziej dotyk cenny może być, gdy jest subtelny, delikatny, czuły, miły. Nienachalny, pościągliwy. Kiedy głaszcze, kiedy tuli, rozpromieni i rozczuli w swej czułości aksamicie, to potrafi znakomicie. Dotyk koi, dotyk bawi, przyjemności błogie sprawi, ciepłym stając się dreszczykiem, cuda czyniąc te dotykiem.
Więc do torby zaglądamy i ze środka wyciągamy wszystkie rzeczy oznaczone, by dotykać je stworzone. Śmiało zatem je chwytajcie, gniećcie, duście, dotykajcie, aby sprawdzić empirycznie to, czym dotyk jest faktycznie. Mamy tu przygotowane rzeczy tak zróżnicowane, że zachwycą was strukturą, swą powierzchnią i fakturą. Są nasiona i kamyki. Kora, groszek, wir, guziki. Oraz super fantastyczna minimata sensoryczna. Stop! Wystarczy dotykania. Nowe mamy wszak zadania, by przedstawić wam pomysły, jak opisać inne zmysły. Oto słuch. Więc każdy słucha to, co wpadnie mu do ucha. A jest tego co niemiara. Najróżniejszych dźwięków chmara. Dysonanse, interwały, cymbał brzmiący. Trójkąt mały. Trąbka, pompka, uwerturka. Bardzo głośna MP3. Piski. Świsty. Stuki. Grzmoty, krzyki. I pomruki. Jęki, smętne zawodzenia. Zgrzyty, syki, pluski, pienia. Werbli, merbli, trzaski, bumy. Skrzypowałki, dudni szumy. Nawet szepty i westchnienia. Coś co burczy od niechcenia. Czy są jakieś czary ciemne? Że tak ucho jest pojemne, bo bez trudu zmieścić może to co w domu i na dworze? To co w chmurach i w głębinie, słuch nasz tego nie ominie. Wszystko co do uszu wpadnie, zasłyszane jest dokładnie. Nie brakuje niedowiarków, Krzyśków, Jaśków, Staszków, Marków. Nie dowierza też Małgosia, Ewa, Basia, Kasia, Zosia. Którzy często po kryjomu, albo nawet bez pardonu, zajrzeć sobie chcą do ucha. Ale trudna to jest sztuka, by zobaczyć, co się dzieje z tym, co przecież jest już w ciele gdzieś głęboko zachowane. I nie widać go tam wcale. Gdyby nawet chcieć potrząsać, uchem ruszać, szczwyc i trącać. To nie uda się wam wcale dźwięcznych dźwięków znaleźć skalę, która w drogę swą wyrusza, hen przez trąbkę Eustachiusza. Przez młoteczek, kowadełko, skryte w uchu gdzieś pudełko. Wszystkie dźwięki, które słyszę, ożywiają martwą ciszę, dzięki czemu świat wokoło czarodziejski jest dźwiękowo. Teraz już ten psy! Hej! Cisza! Żeby każdy z was usłyszał różne dźwięki, które sami, uderzając paluszkami w dziwne sprzęty i przedmioty, harmoniczne alikwoty utworzycie bez problemu. Ważne, by się oddać temu z pełną werwą i radośnie. Wtedy wszyscy jednogłośnie, jednobrzmiąco, znakomicie, jak orkiestra zadźwięczycie. Więc do torby zaglądamy i ze środka wyciągamy wszystkie sprzęty oznaczone, co do grania są stworzone. Powtarzajcie razem z nami, grajcie, bawcie się rytmami. Niech się stworzy w jednej chwili pieśń, co ciszę tę umili.
czasu. Żeby nie marnować czasu, bo kolejne mam pomysły, jak przestawić inne zmysły. Poznaliśmy zmysł dotyku, który doznań dał bezliku. Zaraz po nim był zmysł słuchu, który mieszka sobie w uchu. Przyszła kolej na uznany zmysł ulotny węchem zwany, który sprawia, że czujecie każdy zapach na tym świecie. Gdzie go szukać? Ktoś tak powie. Gdzie jest sprzęt od węchu? Kto wie? Co? Na twarzy? Nie kłamiecie? Rzeczywiście. To nos przecie. Nosy, chociaż niepozorne, niesłychanie są wydolne, kształtem orle i zadarte. Wszystkie nosy węchu warte. Nosy wielkie i malutkie, wąskie, cienkie, długie, krótkie. Właśnie one od zarania są stworzone do wąchania. Każdy nosek bez wątpienia mistrzem jest od powonienia. Węż niucha, sprawdza snadnie, co do dziurek tylko wpadnie. Tych zapachów są tysiące, ładne, miłe, lekko mdlące. Kwietne, błogie, neutralne. Słodkie, ostre, orientalne. Brzydkie, dziwne lub kuszące. Piękne, interesujące. Te drażniące zmysł wąchania, zmuszające do kichania. Duszne, stęchłe, tak smrodliwe, że wytrzymać niemożliwe jest choć chwilę w ich bliskości. Na tym koniec okropności. Lepiej skupmy się na woni, która fetor precz przegoni. Zwiewnej, pysznej, eterycznej, czułej i aromatycznej. Takie właśnie są pachnidła. Kosmetyki, pasty, mydła, spreje, kremy, kadzidełka, co wyjęte gdzieś z pudełka, szybko w nozdrza powędrują. Piękny zapach nam zgotują. Tam, gdzie się nie obejrzycie, wszystko pachnie znakomicie. Liście, trawa, bujne drzewa, kamyk, śrubka, płot, cholewa. Pachną meble, krzesła, stoły, kuchnie, łaźnie, całe domy. Nawet gdy deszcz leje z nieba, zapach burzy w krąg rozsiewa. Cudnie pachnie to, co wzrasta. Drożdże, pączki, słodkie ciasta, polne krzewy, chwasty, zboże, co na polu i na dworze. Lecz nie zrówna się w piękności, woni i zapachowości nic z kwiatami. Wy je znacie? Czy przykłady nazw podacie? Oczywiście, nic trudnego. Po kolei ten, no, tego. Zapomniałem. Pomożecie? Róża, storczyk, piękne kwiecie. Habry, lilie, mak, azalia. Astry, bratki i kowalia. Wielka liczba ich dowodzi, że miejsc, gdzie się zapach rodzi, jest wprost nieskończenie wiele. I na całym naszym ciele niepodzielnie nos panuje nad tym, co i jak kto czuje. Znów do torby zaglądamy i ze środka wyciągamy tylko rzeczy oznaczone, do wąchania przeznaczone. Nim cokolwiek powąchamy, oczy sobie zasłaniamy, aby poznać woń dokładnie. I czy aby pachnie ładnie? Włóżcie rękę do słoika, aby wzorem alchemika sprawdzić zioła i przyprawy, poznać ich aromat cały. Thank you.
Stop! Wystarczy już wąchania. By nie szczezły me starania, bo kolejne mam pomysły, jak przedstawić inne zmysły. Poznaliśmy zmysł dotyku, który doznań dał bez liku. Zaraz po nim był zmysł słuchu, który mieszka sobie w uchu. Trzeci za to w kolejności zmysł, co daje nam wonności. Na ciekawskich zmysł kolejny czeka, smacznych doznań pełny. Oto słynny brat zapachu. Smak! W kuchennym znany fachu. Lecz nie tylko, bo bez smaku sztuka figą bywa z maku. By odczuwać przyjemności, jedząc różne cudowności, smak kluczowy ma znaczenie. Gdy go stracisz, to jedzenie staje się niczym paliwo, byś istotą mógł być żywą. Lecz umniejszy twe doznania do zwykłego spożywania. Zatem jeśli masz na względzie, jak smakować życie będzie, musisz poznać bohatera, dla którego smaku sfera najważniejszym jest wyzwaniem. Gdy się delektujesz daniem, które zjadasz, on to sprawi, że posiłek, nim się strawi, daje radość niebywałą. Więc go trzeba okryć chwałą! Język, bo to o nim mowa, jest organem, który słowa tworzyć, gdy jest giętki, umie. Lećmy w jego zadań tłumie, nie z przypadku braku laku, chcemy skupić się na smaku. Język, który ze skupieniem włada całym podniebieniem, by dostarczyć bodźców nowych, milion kubków ma smakowych. Każdy kubek rozpoznaje to, co zjadasz na śniadanie, co na obiad wcinasz szybko. Ty jest mięskiem, ty jest rybką. Czy warzywem? Czy surówką, sosem, kremem? Ciepłą zupką. Frytką, klopsem lub pulpetem. Wegetariańskim kotletem. Cały zasób twego menu, nim świadomość je doceni, najpierw język dobrze zbada. No a potem to się zjada. Aby wiedzieć, co się lubi, zapamiętać, nim się zgubi w jedzeniowej ogromności i nie dostać przy tym mdłości. Trzeba zmienić smakowanie, wytworne delektowanie. Teraz torbę otwieramy i ze środka wyciągamy wszystkie rzeczy oznaczone, do zjedzenia przeznaczone. Jedzcie, gryźcie, pijcie, żujcie. Oceniajcie i smakujcie. To jest słodkie, a to kwaśne. Ostre, słone, cyfry kaśne. Bardzo twarde i ziołowe, cierpkie, gorzkie lub miętowe. Te przysmaki, które jecie, smak określa w każdej diecie. Skoro wiemy już tak wiele, czym się smak zajmuje w ciele, to możemy dla zabawy zrobić pewien test ciekawy. Niechaj każdy wykrzykuje, co najbardziej mu smakuje. Wędzę! Spagetti! Stop! Wystarczy już mlaskania, smakowego testowania. Bo kolejne mam pomysły, jak przedstawić inne zmysły. Poznaliśmy zmysł dotyku, który z doznań dał bez liku. Zaraz po nim był zmysł słuchu, który mieszka sobie w uchu. Trzeci za to w kolejności węch, co daje nam wonności. Czwartym zmysłem się zachwyca, kto apetyt ma jak lwica. Na opowieść swoją czeka zmysł tak ważny dla człowieka, że nie sposób ukryć żale, gdyby go nie było wcale. Wzrok! Bo właśnie o nim mowa, za powiekami się chowa! Bywa, że się chwilę droczy, zanim za nich wyjrzą oczy.
Te wspaniałe urządzenia są stworzone do patrzenia, do zerkania, spoglądania, taksowania, zezowania. Wzrokiem można wracać, wbijać, obejmować, podpatrywać, śledzić wzrokiem i obrzucać, gapić, rzucać i poruszać. Bardzo dziwne jest czasami, gdy ktoś zacznie strzyc oczami. Albo kiedy stojąc bokiem, z ciekawości rzuca okiem. Umiejętność wzroku całą określimy mówiąc śmiało, bez wkładania jej w cudzysłów, to artysta pośród zmysłów. Mimo to, że ich potęga sięga tam, gdzie wzrok nie sięga, pewne wzroku są zdolności, tak bez cienia wątpliwości. Wszystko piękne, co zachwyca nas, krajobraz, okolica, błękit nieba, pory roku, jawi się za sprawą wzroku. Co jest jasne, a co ciemne, zwykłe sprawy to przyziemne, lecz jest nie do pomyślenia, jak je poznać bez widzenia. Wszystkie barwy i kolory, sprytne fotoreceptory, które w oczach się znajdują, bardzo skrzętnie rejestrują. Więc gdy patrzysz na kolory, widzisz żółty, pstry, czerwony, tutaj fiolet, tu purpura, z kolorowych barw mikstura. Próżno zliczać takich wiele, wziąć wystarczy akwarele, albo farby akrylowe, olej, kredki pastelowe. Kwintesencją barw jest tęcza, która pięknie się odwdzięcza za mezalians ten bez końca, połączenia z deszczem słońca. Pozostają odległości! Bardzo ważne te wartości umożliwiają motywy wzroku z dobrej perspektywy. Zmysł potrafi ten wspaniale zapamiętać kształty trwale. Stawia nam wybory trudne. Co jest brzydkie, a co cudne. Znów do torby zaglądamy i ze środka wyciągamy wszystko, co zostało dane, aby było oglądane. Zestawione tam kolory, w dziwne i zawiłe wzory możesz łączyć i nakładać, własne gamy z nich zestawiać. Są te śmieszne okulary, które robią czary-mary. Kiedy na wydruki spojrzysz, w trójwymiarze wszystko dojrzysz. Już patrzenia. Posłuchajcie zestawienia, by z umysłu wam nie prysły opisane wcześniej zmysły. Poznaliśmy zmysł dotyku, który doznań dał bez liku. Zaraz po nim był zmysł słuchu, który mieszka sobie w uchu. Trzeci za to w kolejności węch, co daje nam wonności. Smakiem pewnie się zachwyca, kto apetyt ma jak lwica. Piąte miejsce ma widzenie, pełne urzeczywistnienie oraz świata postrzeganie. Zmysłu wzroku to zadanie. Czy to koniec? Nic z tych rzeczy. Nikt mi przecież nie zaprzeczy, że jest więcej niż pięć zmysłów. Teraz sobie to uzmysłów. Intuicja to zmysł szósty. Żaden z niego frazes pusty, lecz prawdziwy głos wewnętrzny, co podpowie fortel zręczny. To przeczucie, przypuszczenie, prawie jak jasnowidzenie. Jemu śmiało los powierzysz, gdy się z dylematem mierzysz.
jest instynktem, co przez wizję chce dopomóc, byś decyzje tylko dobre podejmował, za przypadkiem się nie chował. Głos rozsądku. Intuicja. Podstawowa to pozycja. Pod jej wpływem warto zostać, by wyzwaniom wszelkim sprostać. Zmysł ten trzeba wciąż rozwijać, tknięć i przeczuć nie pomijać. Choć mawiają we wrodzony, przecież musi być ćwiczony. Rozum szósty zmysł strofuje, sprawdza i analizuje, tego chcąc, by od początku trzymać tylko się rozsądku. Ważne, by się w siebie wsłuchać i przeczuciom móc zaufać w myśl tej ważnej definicji. Nie ignoruj intuicji! Na tym koniec opowieści, w której 6 się zmysłów mieści. Zawsze o nich pamiętajcie, z ich dobrodziejstw korzystajcie. Myślisz, zmysły są zwyczajne? Widzę to, co jest widzialne. Słyszę dźwięki i muzykę. Dania zjadam smakowite! To, co dotknę, zaraz czuję. Także w lokcie zaorientuję, że coś pachnie. Nic wielkiego. Otóż mylisz się, kolego. Choć wydają się banalne, to zmieniają w materialne wszystko to, co nas otacza, mówiąc nam, co to oznacza. Wszystkie zmysły bez wątpienia są gwarantem do istnienia. Dają tobie pewność bycia. Byście cieszył pełnią życia!